Witajcie kochani na moim kanale. Wiele razy pewnie zastanawialiście się, oglądając pracę ulubionych artystów jakim cudem potrafią stworzyć tak piękne rysunki, używając zaledwie tylko i wyłącznie kredek. A przecież wydaje wam się, że kopiujecie każdy ruch tamtego rysownika, a jednak nie wygląda to tak samo. Wiecie, jak to jest, prawda? Jestem pewna, że w Waszej głowie zakiełkowała myśl, że winny jest sprzęt, jak używacie. Może tani, może słabej jakości. Tamci mają na pewno sprzęt z najwyższej półki, najlepszy, i to na pewno to jest powodem. A ja Was zaskoczę, bo nie. Nawet tanimi kredkami można stworzyć cudo, jednak trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Pierwszą rzeczą, która przyczyni się do polepszenia jakości Waszych prac, jest znalezienie swoich kredek. A dokładniej, rozeznanie się, które kredki będą Wam najbardziej odpowiadać, a oczywiście. W zależności od budżetu. Jednak na sam początek polecam te tańsze kredki. Otóż, kredki dzielimy na te na bazie oleju, wosku czy akwarelowe. Z każdymi pracuje się inaczej, dzięki czemu również można uzyskać inny efekt. Kredki można podzielić również na twardość, ponieważ możemy wyróżnić twarde, miękkie i te pośrednie. Miękkie kredki na przykład blendują się z reguły bardzo dobrze, jednak ich grafić szybko się tępi i znacznie częściej trzeba je temperować. Przez to również nie do końca nadają się do rysowania szczegółów. A twarde znowu utrzymują swój szpic długo, jednak już nie mieszają się tak dobrze i najczęściej mają trochę mniej wyraziste kolory. Jednak również i takimi możemy stworzyć piękne prace. Z pośrednimi zazwyczaj pracuje się najłatwiej, ponieważ mieszają się lepiej od tych twardych, a nie są one ani za twarde, ani za miękkie. Jednak zanim przejdziemy do rysowania, niezbędne nam, nam będą oczywiście czyste kartki papieru. I tutaj wybór zależy tylko i wyłącznie od nas. I tak naprawdę od naszego widzimy się, jakie kartki wybierzemy, bo możemy rysować na kartkach białych kolorowych, czarnych, szarych, brązowych, fakturowanych bądź gładkich. Zależy tylko wyłącznie od tego, jakie nam się spodobają. Wielką rzeczą będzie również ostra temperówka, ponieważ stempiona niestety może łamać nam kredki. No i oczywiście kredki. Opcjonalnie ołówek. Który będziemy używać do szkicu. Przyda nam się również jeszcze gumka do mazania, aby wymazać to, co niepotrzebne. Niektórzy również używają blendera, który ułatwia mieszanie kolorów, przy czym nie zmienia ich odcienia. Jednak równie dobrze możemy użyć do tego białej kredki z naszego zestawu. Jednak z tą należy trochę uważać, ponieważ tam, że nam rozjaśnić nieco kolory. I to wszystko. Wydaje się niewiele, prawda? Następną ważną rzeczą jest warstwowanie, ponieważ właśnie na tym polega rysowanie. Głównie nakładamy kolejne warstwy na siebie. Niestety tańsze kredki mają do siebie to, że pozwalają nałożyć na siebie znacznie mniej warstw niż te droższe. No i trzeba robić to znacznie uważniej, ponieważ możemy narobić nieestetycznych plam, które później będą sprawiały niemały problem. Kiedy zechcemy je usunąć. Złotą zasadą jest nakładanie cienkich warstw, tak aby nie pozapychać porów kartki i stopniowe dokładanie kolejnych. Ponieważ kiedy nałożymy od razu dociśniętą kredkę do papieru, utworzy się niestety taka śliska warstwa, po której inne kolory zaczną się ślizgać i nie będą zostawiać koloru. Tak naprawdę zaczynamy rysować od cieni czy od światła? O to jest pytanie. Nie mam osobiście pojęcia, która z opcji jest tą prawidłową, bo wiem, że wielu dobrych rysowników rysuje właśnie tak, jak dla nich jest najłatwiej. Jeżeli uważasz, że wolisz zacząć rysować od cieni, nikt ci tego nie zabroni. Ja osobiście preferuję zaczynać od jasnych barw, a później stopniowo dokładać te ciemniejsze. I ta opcja wydaje mi się nieco bezpieczniejsza, ponieważ y, zawsze możemy dołożyć trochę więcej ciemniejszego koloru. Niestety, później z odjęciem go jest nieco większy problem. Ważne jest również, aby wasze kredki były zawsze zatemperowane, ponieważ takim sposobem łatwiej, łatwiej dokładnie zakryć kartkę kolorem, tworząc gładką powierzchnię. Jednak ona nie musi być zastrugana cały czas na taki dokładny szpic. Najważniejsze jest to, aby nie rysować takim okrągłym kołkiem. Jednak jeżeli chcemy rysować włosy lub sierść, koniecznie musimy zastrugać swoje kredki. Jeśli jesteśmy praworęczni, zaczynajmy rysunek od lewej. Ale jeżeli piszemy lewą ręką, zaczynamy rysować od prawej. Głównie dlatego, żeby nie rozmazać sobie tego, co już narysowaliśmy. Jeżeli mamy innego wyboru, koniecznie podłóżmy sobie pod nadgarstek y, kawałek czystej kartki, chusteczki czy może jakiejś folii, aby nie zniszczyć sobie tego, co już narysowaliśmy. Często również zadajemy sobie pytanie o to, ile kolorów tak naprawdę jest nam potrzebnych. Czy musimy kupować największy zestaw 120 czy nawet 150 kolorów? Otóż możemy, ale nie musimy. Kredki z wyższej półki są przystosowane do tego, aby nakładać na nie mnóstwo warstw, przez co możemy tworzyć naprawdę tysiące innych kolorów. Owszem, jest to trudniejsze, ponieważ musimy wiedzieć, jakie kolory ze sobą połączyć, aby uzyskać ten wyjściowy, jednak nie jest to niemożliwe. Jednak większe zestawy dają nam jednak możliwość szybszej pracy, bo chwytamy jedynie do ręki ten kolor, który odpadnie nam, przypadnie nam do gustu. Jednak zdecydowanie uszczuplają nasz portfel. Ja zachęcam jednak, jeżeli zastanawiacie się nad zakupem nowych kredek, o zastanowienie się, yy, czy nie lepiej wydać yy, co prawda więcej pieniędzy i zakupić może mniejszy zestaw kredek, ale jednak e, najpierw próbować tych troszeczkę lepszych, ponieważ niestety, używając kredek takich z kiosku, możemy się jedynie zniechęcić do dalszej pracy. Zachęcam do komentowania, dodawania łapek w górę i subskrypcji. Dziękuję za oglądanie. Pa!